14 marca 2022, no to mamy szpilaliza po nocce, po robocie, przy sobocie. To jak widzicie, jest to stacja narciarstwo Soszów, absolutny lider moich ski rajzów od jakichś 4 lat w zastępstwie za Palenica, która niestety czeka na lepsze czasy. No, w zasadzie to wszyscy czekamy na lepsze czasy. I tak się składa, że znowu żech miał kwarantanna. Druga sprawa jest taka, że jakieś 400 km stąd mamy wojna na Ukrainie. Nie wiem, co o tym myśleć. Niestety mnóstwo ludzi zabitych jest. Stacja narciarska Soszów, pan Jurek z panem Gienkiem tutaj jeździli podobno. Może jeszcze będą jeździć, nie wiem. W każdym razie wybili sobie nocleg i w tygodniu przyjechali na narty. No, oni są na pędzie i to sobie mogą pojeździć w tydniu. Bez tydzień, a jo, no niestety do pędzi jeszcze dość daleko, także raczej w tydniu mało co.
Jadę se orszykiem. Tak swoją drogą, to ten orszyk kiedyś był zdecydowanie dłuższy. On się zaczynał dokładnie tam, kaj to krzesło. I to jest tak jakby dalszy ciąg tego orszyka. W pewnym miejscu był takim łomańcem. Równomagedon, jak w maraton. Ja jest dzisiaj prosto po robocie, czyli skiraj za po robocie. Jak Gustaw, nie? Tylko że on rajzy robił po robocie. Ultra. Jechał przez całą Polskę 600 km albo 1000, albo ile. No ja by tyle nie dał rady. Zwłaszcza po COVID-zie, który ciągle daje o sobie znać. Plecy bolą czasem, ale niestety nie. Od doktorów na razie nie odpoczywam. Chociaż siłę mam. One ten bólem mnie jeszcze spytają, ale to już powiedzieli, że kręgosłup. Dlatego trzeba się ruszać. Trzeba jeździć na narty, na rower, na rajdy. Na rolki też trzeba jeździć. No i myślę, że w tym roku 2022 będziemy mieć też jakiś piechty rajdy. A jeszcze z który, kurczę, trzeba będzie zrobić. Może jutro się uda. Takie warunki są na narty. Poluję na skolniki. Na tym, co jest w tym ciągu, mimo że jest tyle ludzi nigdy. Zawsze jest cholera ludzi. Kolejka do wyciągu. Ale to już jest marzec, także nie powinno być jakoś mnóstwo liczków. Tam jakieś zawody chyba będą. Tak, no to my praktycznie dojechali na szczyt Sosowa Wielkiego. Po prawej stronie granica polsko-czeska. Thank you.
Ostatni epizod tej dzisiejszej ski rajzy. Dziewity stok trzeba, korzystać, pije śnieg i jeździć tutaj. Snowboardziorze też jak ci jeździły. Offset now that it holds them. Green for course. Fine, isn't it? Nie wiem, gdzie da się tego nagro. A, oni poszli na łatwiznę.
Jestem jakiś rady. Pewnie mój. Ja tu tydzień temu jechał. Śnieg nie padał. Tak fest. Więc odnowimy to świat. No dzisiaj w nocy śniega przypadało, nawet w Ligocie się zrobiło biało. Oczywiście tam ten śnieg to się tylko symbolicznie napadał, ale jest biało. Takie powadnie trzeba było, bo parę centymetrów to jest nic. Ja to najprawdopodobniej są moje ślady. I co teraz? Jest to oczywiście na terenie czeskim. Na chwilę polsko. I udaje się zaś do Polski. No bo tam mieszkam. Konkretnie na Górnym Śląsku. Bardziej konkretnie na Śląsku Cieszyńskim. Kiedy jest rozdzielony tą oto granicą, która jest przed nami. Czasem oglądam te filmy niejakiego Borderfana. On tam pokazuje te wschodnie granice. Tam to kilka straż graniczna i te sprawy. Wszystko jeszcze tam żyje. Nie wolno granic przekraczać. A tutaj mamy sam strefa Schengen. Możemy przekraczać, ile się nam podoba. Też ostatnio pandemia te plany trochę wśrodowała. I pięknie się zwołaniło.
Şimdi şu köşe, bu da zaten.